Szanowny zebrani. 11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy. Serdecznie witam w przededniu 92. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę na 4. miejscu w gminnym konkursie pieśni patriotycznej pod hasłem Nie rzucił ziemi w murach zespołu szkół białych naszych znamienitych gości. Serdecznie witam pana Marcina Duszka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo, panie dyrektorze, panie wójcie, pani przewodnicząca, panowie i panie trenerzy, opiekunowie, nauczyciele, którzy tu dzisiaj będziecie oceniali te gwiazdy. Serdecznie cieszę się, że tak przez przypadek, przy okazji, praktycznie po drodze, do Warszawy, mogłem tu dzisiaj się zjawić i pochwalić was za tą inicjatywę, za ten piękny konkurs, za ten przegląd, gdzie wasi podopieczni, gdzie wasi uczniowie tutaj mają często swoje takie pierwsze szlify, jeżeli chodzi o kontakt z publicznością, kontakt z widownią, kontakt z wielką sceną, bo tutaj dzisiaj na tym chodniku, na tym pięknym dywanie będzie się rozgrywała cała akcja dzisiejszego dnia. Ja serdecznie dziękuję, że tutaj chwilę mogłem do was przemówić. Dziękuję, że mogliśmy się spotkać. Deklaruję, tak jak do tej pory, swoje wsparcie. Wiem, że Radzyniowi w ostatnim czasie jakoś nie udało się wprowadzić do parlamentu swojego przedstawiciela. Mam nadzieję, że takim przedstawicielem ziemi radzyńskiej w parlamencie będzie moja skromna osoba. I cóż tu powiedzieć po wystąpieniu pana posła, że się zgadzamy ze wszystkim. Panie pośle, panie dyrektorze, pani przewodnicząca, dostojni państwo, drodzy uczniowie. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj chociaż przez jakiś czas uczestniczyć w tej bardzo podniosłej uroczystości. Wyjątkowej, bo takiej patriotycznej, a jednocześnie szkolnej i artystycznej. Poziom, który prezentujecie od kilku już lat, naprawdę jest bardzo wysoki. I dzisiaj myślę, że jury będzie miało tu wielki problem z wyłonieniem zwycięzców, ale na pewno tacy będzie. Życzę z całego serca wszystkim powodzenia, żeby wszystkim się udało pięknie wystąpić, a nagrody zostaną podzielone tak, żeby wszyscy też byli szczęśliwi i zadowoleni z tego konkursu. Ja pozwolę sobie w imieniu własnym, ale pana burmistrza Jerzego Rębka, pana starosty Lucjana Kotwicy, zaprosić wszystkich państwa na obchody uroczystości Dnia Niepodległości 11 listopada, którą rozpoczniemy zbiórką o godzinie 9:45 przed sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tam będzie o godzinie 10 odprawiona msza święta, następnie przemarsz pod pomnik i złożenie wieńców. Oczywiście w międzyczasie będzie przemówienie pana burmistrza okolicznościowe. Ale kieruję do was osobistą prośbę taką, ponieważ w tym roku po raz pierwszy nasza gmina przygotowała dalszy ciąg obchodów Święta Dnia Niepodległości. Odbędzie się to o godzinie 13 w Zespole Szkół w Białce. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich państwa na tę uroczystość, zwłaszcza laureatów, zwycięzców dzisiejszego konkursu. Dzień dobry państwu. Rozpoczynamy naszą prezentację utworów o charakterze patriotycznym.